No cześć, pompa działa, jak widać, grudzień minął, trochę poboru było ze względu na temperatury, zaraz wam to pokażę wszystko w Excelu, ale na razie jak widać, pompa działa, nic się z nią nie dzieje, za kilka dni ma być u nas minus 20 w nocy, ciekaw jestem jak sobie z tym da radę. Zużycia w tym miesiącu, jak widać, początek grudnia pobierała więcej i im bliżej końca spadało zużycie. Temperatura na zewnątrz prezentowała się w ten sposób, to jest ta niebieska linia. Jak widać, to był taki epizod, co było dość zimno, natomiast od powiedzmy 9 grudnia temperatura była bez przerwy powyżej zera. Średnią temperaturę, którą wyliczyłem, to jest 3 stopnie 303, średnia dobowa temperatura w całym grudniu. Pompa w grudniu zużyła mi 695 kW, co daje średnią 22,42 dziennie. No i wydaje mi się, że to jest niezły wynik, chociaż to jest niewielka różnica do listopada. W tym roku, a tutaj ja nie mam całego lutego, tylko od 28, znaczy 26, zużyła mi na razie pompa tyle. Jeszcze nie mam zamkniętego całego sezonu. Jak go zamknę, to dam znać. Moja fotowoltaika zrobiła 141 kW w grudniu i w tym roku 9595, prawie 9600. Jak widać, w tamtym roku była to znacznie większa wartość, no powiedzmy około 400 kW. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli rok podzielimy na dwie części, tak jak tutaj widać, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień i potem wrzesień, październik, listopad, grudzień, a tutaj mamy tylko od maja do sierpnia, to w ciągu tych 4 miesięcy robimy 60% około całej produkcji rocznej. Przez tyle miesięcy jest raptem tam 40% mniej więcej rocznie. Więc widać, że te okresy letnie mają bardzo duże znaczenie.